Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest dla mnie bardzo specjalny odcinek, ponieważ pierwszy raz w życiu znajduję się samodzielnie na łódce. Tak, mam malutką łódeczkę, którą sobie dzisiaj popływamy. Spróbujemy zapolować na szczupaka. Oczywiście jest Bendunia Conger Dynamics. Od 8 do 32 gramów. Za mną też jest podbierak. Mamy przynęty, tutaj wszystkie są. No i co? Będziemy próbować złapać jakoś pierwszą rybę, że tak powiem, samodzielną. Z powodu takiego, że właśnie pierwszy raz w życiu jestem sam na łódce. Wiosełka oczywiście bez silniku, na wiosełkach. No i co? Myślę, że już możemy płynąć na pierwszą miejscówkę i zacząć w końcu polować. No dobra widzowie, mamy godzinę 8:30. No i dzisiaj około mam tak mniej więcej 7 godzinek łowienia, więc spróbujemy coś upolować. No i co, trzymajcie kciuki, ja nie będę gadał i będę machał będą, a ryby w końcu będą. Jest! Czekaj babciu, bo mam rybę. Olej jest piękny. Olej jest piękny. Jest. Jest szczupak. O. Fajny będzie, fajny będzie. Olej jest. A nie, jednak malutki. O. I syk podbieraku, dobra jest. Szczupak. Szczupaka mam. No 45 może. Widzowie, jest pierwsza ryba. Pierwszy raz na łódce samodzielnie. Na taką przynętę, takie eleganckie kopytko, pierwszy rzut na nią i jest szczupaczek taki o. Niesamowite jest to, że jest to pierwsza ryba w życiu na samodzielnym wypadzie na łódkę. Mówię wam, przysięgam serio, pierwszy raz jestem sam na łódce i jest pierwszy szczupaczek, który wyjechał, że tak powiem, samodzielnie, no bo jednak wszystko sam na łódeczce, na mojej ulubionej dużej wodzie, typowo sandaczowej. Ale jest szczupaczek. Tak się prezentuje. Fajnie, że wpadł. Super, super. No myślę, że ma takie 47-8 cm. I tak się prezentuje. Cieszę się bardzo. Jest, fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Taki szczupak. Jeszcze raz widzowie, tak się prezentuje przynęta. Jest to kopytko mans, kopytko od mansa, żółte, eleganckie. Podajże, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba 7 cm, więc takie kopytko. Na główce średniogramowej, no pięknie szczupaczek uderzył, już tu pierwsze rozcięcia kopytko ma. Fajnie, fajnie. No i co? Machamy dalej. Widzowie, nie wiem, kurde, znowu uderza mi cały czas szczupaka i nie potrafi trafić, albo jest to oko, nie wiem.
Tak, musiała być to ryba. I był to prawdopodobnie okoń. Bo zdjął mi gumę, żadnych śladów nowych nie ma. Więc chyba był to okoń po prostu. Ale fajnie, fajnie. Jest cały czas zainteresowanie tą przynętą. Jest dobrze. Dobra widzowie, ja szczerze mówiąc jestem naprawdę całkiem zadowolony z tego szczupaka, bo jest to właśnie, jak wcześniej mówiłem, moja pierwsza samodzielna ryba z łódki, bo jestem pierwszy raz w życiu sam na łódce. No i huknął fajnie, fajnie. Zobaczymy, czy coś jeszcze złowimy. Mam nadzieję, że tak. Jest! Jest kolejny. A nie, jednak dziecko. Ajajajajaj. No, kolejna ryba widzowie. No, ale mam nadzieję, że jeszcze coś złowimy, bo fajnie byłoby. Trzymajcie kciuki i oglądajcie dalej widzowie. Kurde, ale był strzał widzowie, ajajaj. Ajajaj, kurczę, szkolda. Sprawdźmy, czy to na pewno był szczupak, ale raczej tak. No generalnie trochę tutaj zdjął przynętę. Ojojoj, malutki był pewnie. Pewnie był malutki, patrząc na to, co zostawił na ogonie. Tutaj jeszcze fajny ząbek. Ale wydaje mi się, że po prostu był malutki i nie sięgnął do haka. No cóż, niestety, ale trudno, no. Bywa takie wędkarstwo, nie zawsze te szczupaki trafiają tak, jak mają trafiać. Ale zobaczymy, może jeszcze powtórzy, chociaż wątpię, ale spróbujmy, może powtórzy. Szkoda, szkoda widzowie. No ale cóż, bywa. Nie, to było dziecko. No niestety nie powtórzył. Ajajaj. Dobra, machamy dalej. Zobaczymy może. Jeszcze coś się ukaże, albo akurat ten szczupaczek powtórzy, chociaż wydaje mi się, że raczej był mały, ale bardzo fajnie pstryknął.
Widzowie, co tu się stało? Nie mam ogonka. Oj. Straciłem ogonek przynęcie. W tym rzucie dosłownie. No dziwna sprawa, bo nie czułem żadnego puknięcia, ale może rzeczywiście było jakieś puknięcie. No cóż, trudno. Tak bywa. No guma po kilku braniach i po jednym szczupaku wygląda dość ciekawie. No ale cóż, czas zmienić przynętę i polować dalej. No dobra, spróbujemy sobie na taką przynętę od Mansa. Jest to Mans Predator 3. Podajże 8 cm, o ile się nie mylę. No i co? Przebijamy przed główkę dźwigową i próbujemy złowić jakiegoś szczupaczka. Trzymajcie kciuki, widzowie, żebym coś jeszcze był w stanie puknąć fajnego. Elegancko. Haczyk się trochę wykrzywił, ale myślę, że będzie dobrze. Widzowie, siedzi szczupak, jest, ale malutki, bardzo malutki szczupaczek. Okoń, jest. Jest piękny okoń, widzowie, ale puknął fajnie. Ohoho, widzowie, ale siedzi okoń przy szczupakowaniu. Ale okoń jest. O Jezu, widzowie, bardzo fajny okoń. Myślę, że pod 35 cm. Świetny, bardzo ładny okoń. Pierdziel, no jak trzeba. Fajnie uderzył, naprawdę. Super, że jest. Okoń tak pod 35. Bardzo ładny okonek. Ojej, fajnie. Fajnie, że huknął. Jest dobrze. No powiem wam, widzowie, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego okonia, ponieważ jest to okoń pod 35 cm. A jak dobrze wiecie lub nie wiecie, na tej wodzie, na której obecnie łowię, jest to moja ulubiona duża woda, a mianowicie jest to jezioro Bartężek. I tutaj, no, raczej przeważnie to są okonie takie do 32 cm, a właśnie taki okoń pod 35 jest bardzo fajną rybą i dlatego mnie bardzo cieszy, ponieważ nie zdarza mi się bardzo często łowić aż tak, no jak na to jezioro, spore ryby, jeśli chodzi o okonie, więc fajnie bardzo. No ale co, polujemy dalej i próbujemy. Może jeszcze kolejny okoń, a może jakiś bardzo fajny, przyzwoity szczupak. Zobaczymy.
No dobra widzowie, ja że tak powiem, już niestety jestem zmuszony zakończyć mówienie na dziś. Generalnie wypad uznaję za naprawdę udany z powodu takiego, że był to mój pierwszy w życiu wypad samodzielny na łódkę, gdzie jestem sam, wszystko robię sam i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rybki naprawdę fajne, bo jednak okoń naprawdę, że tak powiem, na tą wodę gigantyczny, ponieważ trafiają się 40, 50, ale to już jest raczej rzadsza sprawa. Przeważnie, tak jak wcześniej wam mówiłem, są łowione okonie tak do 32 cm, a taki okoń po 35, no to już jest naprawdę, że tak powiem, fajną niespodzianką. Co do szczupaka, no to szczupak mógł być lepszy, szczerze mówiąc, mógł być lepszy, ale też jest dobrze. No i co widzowie, ja już będę kończył film. Wy wyczekujcie kolejnego filmu z tej łódeczki i z tej mojej ulubionej dużej wody. A więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, z góry dzięki. No i co? Trzymajcie się i na razie.